zanim Ray Mears wymyślił bushcraft, a Bear Grylls survival, spotkało się trzech gości. Rzeczony Ray Mears, Bear Grylls i Cody Laudin. Siedzą se na kamieniach, puszczają znaki dymne, bo wtedy nie było telefonu ani nic takiego. I Ray Mears mówi: najważniejsza rzecz to mieć suchą apteczkę podczas deszczu. Nie wierzcie w te wszystkie bryzgoszczelne zamki. Wszyscy się zgodzili. I stąd powstają takie zasobniki w plecakach, w pasach nośnych, biodrowych, na apteczkę na przykład, albo na coś innego. Bear Grylls natomiast mówi: kurde, dla mnie najważniejsze to mieć suchy papier toaletowy na survivalu. No i powstał pas nośny, biodrowy z dwoma zasobnikami. Cody Laudin siedzi, myśli i mówi: mi to zwisa, ja i tak chodzę z reklamówką z biedry, którą znajdę na śmietniku i rozpalam ogień bateryjką, którą znajdę pod sklepem, jak będzie apokalipsa. I generalnie wszyscy się śmiali z Cody Laudina, że go na buty nie stać, bo na bosaka chodzi, a wiecie, Cody Laudin jest po prostu oszczędny, tak jak Polak, nie? Oszczędzał całe życie, wybudował piękny dom, najpiękniejszy z tych trzech panów, o których mówiłem, i chodzi po nim w butach. Na zewnątrz chodzi bez butów dla tych ludzi, którzy do niego przyjeżdżają, a po domu właśnie chodzi w butach. No, ale wracając do pasa nośnego i takich innych historii, biodrowego, dzisiaj będzie recenzja plecaka Singi 28 od Fjällräven. Zapraszam, witajcie na moim kanale. Fjällräven ma kilka linii produktowych, których nie da się jednoznacznie zaszufladkować. Jest to linia High Cost, jest to linia Grenland, słynna kurtka, która ewoluowała po wyprawie w 56 bodajże roku, którą organizował Fjällräven na Grenlandię. Linia Cap, typowo turystyczna, ale dla zaawansowanych użytkowników. Linia Abisko, typowo turystyczna, trekkingowa, cechująca się lekkością. Linia Owik, która może być wykorzystywana nawet na co dzień do pracy, ale jest też przeznaczona dla myśliwych. Linia Singi to jest typowo, jak to Fjällräven nazywa pięknie, linia traperska. I z tej linii na przykład pochodzą spodnie Wida bądź spodnie Barents, bardzo odporne spodnie terenowe, albo właśnie plecaki Singi 28, Singi 48, Singi Stuben, ten z siedziskiem, który mogliście zobaczyć na moim kanale. Jest też linia numerowana, przeznaczona dla osób, które profesjonalnie zajmują się swoimi zajęciami na świeżym powietrzu. I są to na przykład anoraki 8, ten, który ja noszę, smok 1, którego twórcą jest Johan Skullman. No i generalnie tyle, jeżeli chodzi o takie wprowadzenie dotyczące linii produktowych marki Fjällräven ze Szwecji, marki outdoorowej. Szanowni Państwo, Fjällräven nazywa tą grupę produktową Singi grupą traperską i dedykuje ją wędkarzom, myśliwym, ale także pasjonatom bushcraftu czy przygód survivalowych na zewnątrz. Dlatego też tutaj nie skupiamy się na wadze, a bardziej skupiamy się na wytrzymałości i użyteczności oraz
na wygodzie codziennego użytkowania takiego sprzętu, który za moment Państwu pokażę i zademonstruję. Obóz rozłożony. No, jeszcze nie całkiem. Czekam na gościa jednego, z którym będę kręcił drugi materiał. Ognisko się pali. Ja tutaj rozgrzewam takie grube kawałki grabu po to, aby zrobić na nich pyszny obiad. Zobaczycie. To może zacznijmy od technikaliów. 57. 27, 20, czyli głęboki na 20 cm. Singi 28, wykonany z G1000 Heavy Duty Eco S, czyli tego najmocniejszego materiału Fjällrävena. Dodatkowo dno jest podszyte poliestrem 500D. Szokord ze ściągaczem elastyczny, taśma montażowa. Po co ta taśma montażowa? Ponieważ są do dokupienia na przykład tego typu ładownice, ale otwarte na kolbę do karabinu, tylko i wyłącznie ze ściągaczem. Wtedy wkładając karabin macie blokadę, a kolba mieści się tam, gdzie ma się mieścić. Te kieszenie wszystkie zapinane są na takie knypiki, czy jak to się tam nazywa. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze to zabezpieczone, ale ja to wykorzystuję na przykład do przypięcia rękawic. Tutaj całkiem spokojnie można wrzucić siekierę i na przykład, czy na przykład kije trekkingowe. I zapiąć ją między, w przestrzeni pomiędzy torbą, sakwą boczną, a plecakiem mieści się stylisko naszego narzędzia. Analogia z drugiej strony. Możemy dopiąć na przykład piłę, na przykład. Ten system montażowy jest przeciągnięty przez cały plecak, przez klapę górną. Z każdej strony. Plecak dość ciekawie się otwiera, ponieważ po odpięciu tych bocznych wariatów on się otwiera tak jak torba. O. Mamy dostęp do całej zawartości plecaka. Miejsce albo na camelback z zapięciem, albo miejsce na przykład laptop 15-calowy. Tutaj nie ma już żadnych schowków, skrytek. Tutaj jedynie jest zamek, gdzie możemy wyciągnąć usztywnienie pleców. Tutaj jest nieco inaczej. Mamy organizer siateczkowy, aby było widać, co tutaj mamy i żebyśmy mogli do tego szybko sięgnąć. Tutaj mamy kieszeń skrzelową. Skrzelowa to jest taka, że zabiera powierzchnię z innej kieszeni, w tym momencie z tej przedniej na klapie. Kieszeń skrzelową, do której mieści się bardzo wiele rzeczy. Kieszeń na klapie, także wyposażona oczywiście w ten system pętelek. Tu można przeciągnąć sznurek, szokord, cokolwiek i coś przyczepić, przypiąć. Kieszeń bardzo duża. Bardzo sporych rozmiarów kieszeń, naprawdę. I tutaj jest
taki dynks do przypięcia przeciwdeszczowego covera, rain covera tak zwanego, czyli takiego płaszcza na plecach przeciwdeszczowego. Oczywiście suwaki dwukierunkowe. Zapinając plecak otrzymujemy całkiem fajną bryłę, która bardzo dobrze przylega do pleców. Pomimo ciężaru tego plecaka, ponieważ ten plecak waży i on waży 1,4 kg, więc to nie jest najlżejszy plecak outdoorowy, no ale to też nie jest jego specjalność, aby to był plecak outdoorowy, trekkingowy, nie? To nie jest plecak na długie wyjścia, to jest plecak właśnie dla myśliwego, czy dla kogoś, kto idzie sobie w las porobić zdjęcia, odpocząć i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o plecy, siatka dystansowa, szelki wyposażone w przelotki z jednej i z drugiej strony, na przykład do kamela, pasek piersiowy regulowany w pionie, zaopatrzony w gwizdek. No i teraz pas biodrowy. Jeżeli używacie tego plecaka na co dzień, chcecie go używać na co dzień, ten pas biodrowy jest tutaj na rzepie. Wystarczy go po prostu wyjąć i wypiąć. Natomiast tutaj to, co śmiałem się na początku, dwie kieszenie bardzo wygodne, w których jedna jest papier toaletowy, według zaleceń pana Bera Grylsa, który ma być wodoodporny, dlatego że tutaj są tylko bryzgoszczelne zamki. Oczywiście jest też pętla do przypięcia karabinka. Pas biodrowy doskonale regulowany, z szeroką klamrą. No i druga, taka sama kieszeń, na przykład na apteczkę, także wyposażona jest w pętlę na karabinek, na przykład wspinaczkowy. Ten pas nośny, biodrowy, może służyć jako pas bushcraftowy, czyli pas narzędziowy. Dodatkowo mamy mocny uchwyt, za który podnosimy całą konstrukcję plecaka, aby ją podnieść, nie? Dodatkową rzeczą są kieszenie boczne, kieszenie z kołnierzami śnieżnymi, zaciągane od góry, do których naprawdę sporo się mieści. Ja odkąd nie zwracam uwagi na wagę 1,4 kg, ponieważ jestem minimalistą i zabieram minimalną ilość sprzętu, pozwalam sobie na przykład na noszenie ze sobą 3 litrów wody od tak do lasu. Sakwy wyposażone są także w pętlę na ewentualne przypięcie karabinka. Regulacja sakwy odbywa się w ten sposób, tu się ją ściąga. Każda sakwa ma dodatkowo 5 litrów pojemności. No i chyba z technikaliów i przedstawienia plecaka tyle. Plecak w moim posiadaniu od grudnia zeszłego roku. Nie był ze mną na jakichś wielkich wyprawach, bo to nie jest plecak wyprawowy typu turystycznego, ale do lasu jak najbardziej go zabieram, jeżeli idę na przykład na 2 dni. Czy na 3 dni. Całkiem spokojnie 28 litrów wystarcza, jeżeli ktoś bierze przemyślany ekwipunek i jeżeli ktoś w przemyślany sposób się pakuje. O, może tak. No i chyba to wszystko na ten moment. Ja czekam na Piotra, na gościa, z którym będę kręcił kolejny materiał dla Państwa. Na obecną chwilę w dalszym ciągu jeszcze nawet nie zrobiłem kawy. Cały czas nagrzewam sobie ten grab, na którym
ustawię naczynie, ale to może w następnym filmie, żeby nie zabierać Wam czasu. Słuchajcie, no wiosna. Cieplejszy wieje wiatr, podobno ma być pięknie. Pytacie mnie, gdzie można się ze mną spotkać? Otóż w przyszłym tygodniu u Tomka z Leśnych Ludzi na Leśni Ludzie Idą w Las. Będę opowiadał Wam o leśnym spędzaniu czasu w spokoju i ciszy i wyciszeniu się i tak zwanych leśnych kąpielach. Kto jest zainteresowany, jeszcze może się zapisać do Tomka. Poza tym można do mnie przyjechać. Trzeba do mnie napisać maila i możecie zagościć w moich stronach. Zachęcam, popatrzcie jak ładnie, nie? A na ten moment pozostańcie w duchu i naprawdę zapraszam do wyjścia na zewnątrz, bo jest przepięknie. Thank you.